Przedwiośnie to najwyższy czas, aby wyjść do ogrodu i zaopiekować się naszymi skarbami. Mam tu na myśli kolekcję roślin kwaśnolubnych. W tym przypadku stoję przy bardzo ładnym rododendronie. Polska nazwa to różanecznik. Proszę spojrzeć, liście ładnie, soczyście zielone, nawet stosunkowo dobrze przezimował. Delikatne prace pielęgnacyjne, jakieś cięcie, formowanie, tutaj by się przydało. Pąki kwiatowe nabrzmiały, z dnia na dzień będą coraz piękniejsze, a koniec maja i w czerwcu pojawią się spektakularne kwiatostany. Tuż obok azalia. Azalia, która jeszcze uśpiona, ale wystarczy spojrzeć na już coraz bardziej nabrzmiałe pąki. Robi wrażenie i zawsze kocham te rośliny, bo dają bardzo intensywne, jaskrawe kolory. Jest też hortensja. Hortensja, która na razie malutka i kupiona w sklepie, bo widzimy, hortensja ogrodowa, hortensja makrofyla. Hortensja, która po ustąpieniu wiosennych przymrozków w połowie maja znajdzie się tutaj na swojej rabacie. Rabacie z roślinami kwaśnolubnymi. Co to znaczy, szanowni państwo? Bardzo istotne jest, żeby utrzymać odpowiedni odczyn gleby. Możemy to sprawdzić, możemy metodą kolorymetryczną lub też innymi elektronicznymi zobaczyć, czy ten odczyn gleby dla naszych milusińskich jest właściwy. pH powinno być w granicach 4,5-5,5. To są optymalne warunki, żeby ta kolekcja rozrastała się i z roku na rok wyglądała coraz piękniej. Tak, bo są to rośliny długoletnie i przy właściwej pielęgnacji możemy nimi się cieszyć przez kilkadziesiąt lat. Naprawdę są wyjątkowe rododendrony, azalie i hortensje. Co jest tutaj bardzo istotne? Przygotowałem krótki zestaw, taki najważniejszy narzędzi, które pomogą nam w tej operacji wiosna. Operacji polegającej na wzmocnieniu roślin, żeby one tak pięknie wyglądały. Grabki będą służyły do spulchnienia gleby i do właśnie troszeczkę rozgrabienia, ponieważ oprócz wody i składników mineralnych istotne są tutaj nawozy. Nawozy, które posiadają w swoim składzie cenne trzy makropierwiastki: azot, fosfor i potas. Azot jest niczym innym, jak da nam tą siłę na początku, spowoduje, że masa zielona ruszy wraz z ogrzewającą się glebą. Fosfor spowoduje, że ten płytki stosunkowo system korzeniowy będzie odpowiednio składniki pokarmowe wzmocnione, a potas da nam piękne kwiaty, które będą zdobić przez miesiąc, a może i dłużej, naszą rabatę roślin kwaśnolubnych czy też kwasolubnych. Substrat w tym przypadku jest ciekawym nawozem, ponieważ jest nawozem długodziałającym, nawozem, który spowoduje, że poszczególne składniki będą stopniowo uwalniane. W związku z tym ja nic innego, jak tylko rozsypuję. Nawożenie jest bardzo ważnym zabiegiem, też trzeba robić je z umiarem i z rozsądkiem. Nie zbliżam się blisko systemu korzeniowego, tylko rozprowadzam równomiernie nawóz, zarówno przy azalii, zarówno tutaj przy całej tej rabacie, ale także i wracam do pięknego rododendrona, dzięki któremu możemy sobie tutaj też tą rabatę ładnie zaprezentować. Równomiernie rozsypuję, pamiętając, żeby nie przesadzić, to jest ważne, lepiej roślinę stopniowo nawilżać, stopniowo nawozić, niż też tylko właśnie sobie tak intensywnie. Następnie powinienem ten nawóz lekko przegrabić, po to tylko, żeby wszystkie składniki pokarmowe znalazły się w tej strefie najważniejszej, tam, gdzie właśnie potrzebują. No i kolejnym etapem podlewanie. My wiemy, drodzy państwo, że gleba jest bardzo istotnym składnikiem całych ekosystemów, a zatem potrzebuje zarówno i tej części stałej, i tej mineralnej, ale także i wody, żeby te składniki pokarmowe pięknie się prezentowały. I tak przygotowane rośliny mogą być już przygotowane do wiosny, czekać, aż pojawią się piękne kwiaty, które będą cieszyły nasze zmysły, nasze oczy. Rośliny kwaśnolubne to nie tylko azalie, hortensje czy rododendrony. To również iglaste, iglaki pospolite, bardzo atrakcyjne w naszych założeniach ogrodowych. Stoję przy dość okazałej, ciekawej kosodrzewinie, która bardzo ładnie przezimowała. Proszę spojrzeć, jak delikatne ma oryginalne igiełki.
Każdy z nas przecież oprócz kosodrzewiny zna sosny, świerki, limby, czy też właśnie odmianę pochodzącą z północnej Ameryki, odmianę świerka kłującego, srebrnego, srebrzystego. Proszę spojrzeć, jak ładnie przezimował, igiełki są zdrowe i już widzimy początki, wierzchołki wzrostów tych nowych przyrostów na ten rok, żeby ładnie się rozwinęły, żeby nabrały mocy na kolejny sezon wegetacyjny, potrzebują odpowiedniej pielęgnacji. A pielęgnacja to przede wszystkim nawożenie, tu i teraz, szybkie, które pomoże nam wzmocnić roślinę po zimie, po to tylko, żeby dała nam piękny efekt i żeby cieszyła nasze oczy. Przykładem niech będą nawozy, zarówno długo, jak i szybko działające. Osmokotę jest tutaj w tym liderem, a w tym roku można, drodzy Państwo, zauważyć co? Nawóz ten jest dość wyjątkowy, bo łączy dwie ważne funkcje. Pierwsza sprawa, jest to nawóz długo działający, a zatem my nie boimy się, że roślina przez cały sezon nie będzie miała co jeść. A z drugiej strony nawóz ten będzie działał stopniowo, ale część jego również bardzo szybko. Stąd też efekt nawożenia możemy zauważyć już po 7-10 dniach. Rozsypujemy regularnie, pamiętając, żeby też nie przesadzić z nawożeniem i następnie, jeżeli ta powierzchnia już jest pokryta nawozem, pozostaje mi tylko delikatnie, czy grabkami, czy też chcemy trochę mieć kontaktu o tej porze roku z glebą, z korą. Te zapachy naprawdę są niesamowite. W związku z tym ładnie wymieszajmy tutaj tą korę. Wiemy, że odpowiednio jest to już nawiezione. Oczywiście bardzo istotnym zabiegiem jest podlanie, żeby wszystkie makro i mikroelementy znalazły się w tej warstwie istotnej dla nas, bo to gwarantuje sukces w uprawie. W kolekcji roślin kwaśnolubnych warto mieć niesamowitą roślinę, atrakcyjną, ponieważ kwitnie przed rozwojem liści i ma bardzo intensywny żółty kolor. Jest nią forsycja pośrednia, opisana już w roku 1881, gdzie pojawiła się w ogrodzie botanicznym w Getynce. Ja polecam tę roślinę, ponieważ jest gatunkiem kosmopolitycznym, z powodzeniem może być uprawiana przy bardzo kwaśnym podłożu. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli ja przytnę taką gałązkę, która już ma pąki kwiatowe, przeszła okres zimowego spoczynku i wstawię ją do wazonu, to po 2-3 dniach obsypana jest pięknymi kwiatami. Kolor pełen energii i życia nawiązuje do wiosny i ten kształt, atrakcyjne 4 łatki w ładnym kształcie lejka. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tę roślinę możemy wykorzystać jako cenną roślinę leczniczą, która wzmacnia nasz organizm i powoduje, że czujemy się mocniejsi, silniejsi i pełni energii. Ja przygotowałem tutaj i dla siebie, ale także i dla Was bardzo smaczną, oryginalną, o subtelnym smaku herbatkę forsycjową. Wystarczy świeże płatki zalać wodą o temperaturze 80 stopni, naciągnie i mamy już cenne substancje wzmacniające, ale przede wszystkim rutynę i wszelkie inne flawonoidy, które spowodują, że czas w ogrodzie będzie coraz sympatyczniejszy. Na zdrowie!